I nie obawiasz się, że to jest trochę na wyrost, że można być kreatorem własnej rzeczywistości? Ale to ogólnie. Pytasz prowokacyjnie, czy pytasz tak? Prowokacyjnie, ale też naprawdę mnie to interesuje. Znaczy w tym sensie, że po prostu ja zdaję na przykład sobie sprawę z tego, że to, co z braku innego słowa nazwiemy w moim przypadku sukcesem, to jest suma pracy wielu ludzi i chyba trochę jest nieuprawnione myśleć o mnie w kategorii takiej zupełnej kreacji osobistej, prawda? To właśnie... Znaczy dołożyłem jakąś cegiełkę do tego, oczywiście, prawda? Tak, tylko że ja nie mogę się z tym zgodzić. Czemu? Dlatego, że ja bym właśnie popatrzył na to wszystko z perspektywy procesu. Procesu, w którym jest wielu ludzi na co dzień. Takich, którzy najpierw są dziećmi, później są nastolatkami, a później siadają na ławce i mówią, to co ja mam zrobić ze swoim życiem. I niektórzy mają już jakiś pomysł, niektórzy tego pomysłu nie mają, niektórzy czegoś pragną, inni nie. I czasem jest tak, że niektórych fala niesie przez życie i lądują w miejscach, w których potem z perspektywy czasu mówią, że wcale nie chcieli wylądować. To jest mój przypadek, to znaczy ja nie mówię z perspektywy czasu, że nie chciałem, ale wydaje mi się, że właśnie ja wypełniam ten syndrom. Tak, ale cały czas idziesz, wiesz, wyżej, dalej, gdzieś dochodzisz, a nie na przykład nie pracujesz w na kasie, nie? Znaczy nie chciałbym tego mówić w wywiadzie, no bo to nie jest nic złego. Czasem zastanawiam się, jakim cudem to się stało, no ale to rzeczywiście. No i właśnie teraz, moim zdaniem, to, co stoi za tym, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, to jest ten wewnętrzny motor, wewnętrzny jakieś granice, coś, czego na pewno nigdy nie chciałeś w życiu albo na coś nigdy byś się nie mógł zgodzić i dlatego nie zatrzymywałeś się na tych, wiesz, pomiędzy. Mhm. Tylko cały czas, wiesz, bo ja też nie jest tak, że ja wymyśliłem sobie siebie, a potem zbudowałem. W takim sensie to nie chodzi mi o kreację. Chodzi mi o to, że ja wiedziałem, czego na pewno nie chcę, ani nie mogę robić, ani w życiu bym się na to nie zgodził. I raczej rozbudzałem w sobie taką gotowość do tego, żeby podążać w nieznane. Dalej, dalej i dalej. Ale tu przed chwilą użyłeś takiej figury, że każdy gdzieś tam siedział kiedyś na ławce i się zastanawiał, co ma zrobić dalej ze swoim życiem. Miałeś coś takiego? Tak, tak, tak. No właśnie. Poczekaj, bo teraz... bo ja pamiętam takie rzeczy. Ja pamiętam, że to było gdzieś po liceum. Ja nie miałem tak kompletnie koncepcji na swoje życie, że ja pamiętam, że ja, jak tylko nachodziła mnie taka myśl, to robiłem wszystko, żeby ona gdzieś tam czmychnęła, bo ona mnie wpędzała w jakieś stany depresyjne. Znaczy tak kompletnie nie miałem pomysłu na siebie, że myśl o przyszłości to było dla mnie coś, czego naprawdę chciałem unikać. No. Bo już moglibyśmy kontynuować tę rozmowę i byłoby super i właśnie jakby w tym kierunku, tylko pytanie jeszcze, znaczy jedna rzecz, żebyś ty założył na poczet tej rozmowy, tak, że jednak jesteś kreatorem rzeczywistości. Dobrze, dobrze, oczywiście. Bo nie chciałbym cię w tej rozmowie do tego przekonywać. Dobrze. Kończąc jakby to wprowadzenie, bo już dobrze nam idzie. Tak uważasz? Tak czuję, a ty? No ja też tak czuję, tak. Bo właśnie cały czas czuję, że jesteśmy na granicy takiego, że jak już naprawdę zaraz popłyniemy. To też tak czuję, ale... Z tego materiału nie będzie co zbierać. Najgorzej, że jak ten moment nigdy nie nastąpi. To jest tak. Pracujmy nad tym w takim razie, żeby nastąpił w tej chwili. Zatem... Opowiadam ci, jak zbierałem ziemniaki kiedyś. Nie mówiłem ci tego? Naprawdę... To jest najwspanialszy epizod w moim życiu. Ja uważam, że to jest praca, do której jestem stworzony. To polegało na tym, że przez 12 godzin się stałem, bo to się trzeba było stać w miejscu, na nogach, na wysokości pierwszego piętra, na pokładzie kombajna do zbierania ziemniaków. To było we Francji. I polegało na tym, że przede mną przemykał pas transmisyjny i ziemniaki. I twoją pracą... praca polegała na tym, że trzeba było wynaleźć w tej rzeszy ziemniaków, które przemykały przed twoimi oczami, ten zły, zgniły, zepsuty, nienaturalnie duży, który by sugerował, że może spotkał się kiedyś z GMO, prawda? I trzeba było to wyrzucić. Tak. Najgorsze były pierwsze 3 dni, bo ja wtedy, był to proces intelektualny, to znaczy ja musiałem identyfikować te ziemniaki. Po 3 dniach nastąpił jakiś dziwny moment, że moje ręce zaczęły pracować za mnie. Ja kompletnie przestałem myśleć na temat tego, co się dzieje przede mną. Odłączyłem się. I to był niesamowicie bogaty dla mnie proces intelektualny z tego powodu, że przez 3 tygodnie po 12 godzin myślałem o sobie. Naprawdę. Ja wiem, że to w pierwszej chwili brzmiało bardzo zabawnie, ale w tej chwili ja uważam, że to było jedno z najbardziej wartościowych doświadczeń w swoim życiu, bo ja wiem, że to zabrzmi dziwacznie, ale ja ze zbiorów ziemniaków wróciłem trochę odmieniony. To znaczy ja wiedziałem, czego chcę, a najbardziej wiedziałem, czego nie chcę. O. Nie chciałem wracać na kombajn, mimo że to było ważne. I widzisz, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która powinna się zadziać w życiu każdego człowieka. A co do takiego? Wiesz co, bo trochę tak jak powiedziałeś, że byłeś odłączony w trakcie sortowania ziemniaków, to odnoszę wrażenie, że dużo osób jest też na co dzień odłączonych w ogóle od swojego wnętrza, że stają się właśnie takimi nimymi aktorami odgrywającymi scenariusz, który każdy dzień jest rozpisywany, ale niekoniecznie przez osobę, która go odgrywa. A z czego to wynika, twoim zdaniem? Wynika to właśnie przede wszystkim z braku świadomości, refleksyjności na temat jakości życia, jakie chcę wieść. Myślę, że ważniejsze od stawiania takich celów jest po prostu wiedzieć, jakiej jakości życia oczekuję, a na jaką na pewno się nie chcę zgodzić. I ten wgląd, który uzyskałeś podczas zbierania ziemniaków, że to nie jest taka jakość życia, na którą się zgadzasz, jest takim stoperem, który już się raz na zawsze zakłada. I on zaczyna wyznaczać granice rzeczywistości. A co za tym idzie, to już właśnie jest swojego rodzaju kreacja, bo zaczynasz kreować rzeczywistość, stawiając pierwszą granicę. Tu jest mur i dalej nie chcę. A to możliwe, że to jest kwestia też zafundowania sobie samemu, albo tego momentu, w którym los nam funduje jakiegoś solidnego wstrząsu? Bo ja zakładam, że to, co mówisz, że to mówisz też o jakimś braku czujności, że wchodzimy w jakąś taką powtarzalność każdego dnia. O to chodzi, tak? No więc właśnie, kurde, no ten epizod w moim życiu mnie wybił. Jakby taki, bo ja mam chyba, jak większość ludzi, taką tendencję do tego, że w pewnym momencie przestaję kontrolować, przestaję zastanawiać się nad swoim życiem, tylko po prostu tak płynę i robię, i to się zaczyna powtarzać, a potem raptem któregoś dnia dociera do mnie, że moje życie nie wygląda tak, jak mi się wydawało, że chcę, żeby wyglądało, i już nie wiem, od jak dawno to trwa. No właśnie, prawda? No. W którymś momencie traci taką jasność i rozeznanie. Wiesz co, takie momenty wstrząsu są najbardziej transformacyjne. Znaczy, ludzie dużo mówią o tym, żeby w sposób pozytywny patrzeć na życie, żeby się nakręcać właśnie takim przepełniającym pozytywizmem, optymizmem. A prawda jest taka, że bardzo często właśnie w tym wszystkim ludzie uciekają od bólu, od niewygody. Ale to, co ty mi teraz mówisz, ty się nauczyłeś na szkoleniach, czy ty też miałeś jakiś taki w życiu moment takiego właśnie wstrząsu? Nie, bo tak próbuję sobie... Wiesz, bo ja pytam cię, trochę cię wypuszczam też z tego powodu, że ja wiem, że jesteś psychologiem, tak? Więc masz bardzo dużą wiedzę teoretyczną. Zastanawiam się, gdzie w twoim przypadku jest granica między teorią a praktyką. Ja przepraszam, że tak się traktuję. Nie. To uczciwie mówiąc, dużej wiedzy teoretycznej nie mam. Dlatego, że uczciwie mówiąc, zawsze stawiałem na praktykę i na doświadczenie. Pamiętam, że dawno temu wymyśliłem sobie taką rzecz, znaczy przyszła do mnie taka myśl, że niezależnie od tego, co ktoś wymyślił, niezależnie od książki, jaką napisał, to że zawsze ona jest napisana przez filtry doświadczeń tej osoby. I że to nie będzie moje, że moje będzie dopiero wtedy, kiedy ja do tego dojdę, kiedy ja to poczuję, kiedy ja zrozumiem, że temu będę mógł zaufać. I obrałem drogę kolekcjonera doświadczeń. No, jakie to ładne, kolekcjoner doświadczeń. Mogę to sobie tak pożyczyć? Będę szczerze mówiąc, mam takie poczucie, że też nim jesteś. No tak, jakoś myślę, że z tego powodu mi to pasuje. Mówi się, że to jest najczystsza i najdoskonalsza forma nauki i poznawania. Ma swoje minusy, dlatego że... Czasem bywa bolesna, to prawda. Na trzecim roku studiów doznawałem takiego olśnienia, że pełen ekscytacji mówiłem, wow, to jest tak, wiem, bo to po prostu wymyśliłem to wczoraj w nocy, dokładnie tak to działa, a wszyscy mówili, no fajnie, jakbyś zaczął czytać jednak książki, bo na pierwszym roku, w pierwszym rozdziale dokładnie to było opisane. A ja mówię, no super, tyle tylko, że jakbym to przeczytał, to byłaby to wiedza nabyta teoretyczna. A ja to poczułem. A jak to poczułem, to zacząłem mieć do tego zaufanie. I wracając do twojego pytania, też doskonale pamiętam ten czas, w którym miałem wiele wątpliwości. To był taki czas, w którym przyglądałem się życiu jako dziecko jeszcze. Mhm. I nie do końca i rozumiałem. To znaczy wiedziałem, że ja, będąc małym chłopcem, na przykład nigdy bym nie chciał wstawać o 7 rano, wychodzić z domu do pracy i wracać o 18. Jakby czułem, że to dla mnie jest niedopuszczalne. Wiesz, że ja też to czułem. Ale no. Było coś takiego, nie? Tak. Że i tak patrzyłem, mówię, jak to możliwe? Widziałem, jak ludzie siebie nawzajem traktują i też tego nie rozumiałem. Jakby czułem, że ta wewnętrzna otwartość, szczerość, radość gdzieś się wytraca w konfrontacji z rzeczywistością, która mnie otacza. A ty mówisz o dorosłości, o tym, że... Już później. Że zauważałeś to wtedy. No, tak, to jest tak. Straszne. Straszne. Ale pamiętałem, że... I pomyślałem sobie, że tak nie chcę. I to był też taki moment, ale od razu bardzo mocno związany z jakością życia, że tak nie chcę. To znaczy chcę się śmiać wtedy, kiedy mam na to ochotę. Mhm. Chcę móc powiedzieć komuś to, co myślę, a nie za jego plecami. Bo ja byłem uczestnikiem takich sytuacji, że widziałem, że ludzie tutaj się uśmiechają, a potem za plecami mówią zupełnie inne rzeczy. Jakby nie rozumiałem po co, dlaczego i na pewno mi się to nie podobało. I wtedy zrozumiałem i poczułem, że w kontekście rzeczywistości i życia nie mam żadnej instrukcji obsługi. Że nie jestem przygotowany, bo te instrukcje, które dostaję, że one nie są moje. Ja miałem takie doświadczenie. No wiesz co, ja mam czasem, kiedy wspominam to, co się działo wstecz, to mam takie wrażenie, że ja bardzo długi czas nie byłem w stanie pojąć, że inni ludzie nie załatwią za mnie moich problemów. Ja miałem jakby takie oczekiwania, takie roszczenie wobec rzeczywistości, ludzi, świata, że jeżeli ja mam problem, to ktoś albo coś powinno mi pomóc. Nie wiem skąd się to brało, ale teraz, jak go sobie myślę w tym czasie, jak to wspominam, no to ja siebie nie akceptuję. W tym wspomnieniu. No. W tym wspomnieniu. No. Ale w takim oczekiwaniu, że to inni zdejmują. Tak, ja uważam, że to jest strasznie jakby błędne rozumowanie, a mam wrażenie, że jest tak jakby udziałem dużej części ludzi. Jakiś rodzaj takiej roszczeniowości właśnie. Tak, znaczy do nie wiem, kiedy mi to przeszło zupełnie. Ja nie mogę sobie przypomnieć jakiejś takiej linii granicznej, ale bardzo się cieszę, że już tak nie oczekuję od innych pomocy, instrukcji, tak jak mówisz, jakiegoś rodzaju recepty. No i, ale właśnie będąc w tych doświadczeniach i w tej roszczeniowości względem innych osób, że zdejmą ciężar sytuacyjny, że pomogą, że uratują, że znajdą rozwiązanie i w konfrontacji z sytuacjami, w których się to nie wydarzało, pytanie, czy w tym wszystkim gdzieś po drodze zaczęło się rodzić zaufanie do samego siebie? U ciebie? Czy nie? Tak. Tak. A co za tym idzie? Pewnego rodzaju, może nie pyszałkowata, bo nie chciałbym, żeby to tak wyszło, ale pewnego rodzaju pewność siebie, z czego jestem bardzo zadowolony jako nabytku, bo miałem z tym problem, miałem tego deficyt. Ale właśnie to jest to, że w tym momencie im mniej miałem roszczeń do innych, wymagań, żeby mi pomagali albo podejmowali decyzje za... Kurczę, no jednak wychodzi na to, że jesteśmy kreatorami, jak chcemy. Tak teraz o tym pomyślałem, no. Ale bo zależność... Cię zaatakowałem na początku. Wydaje mi się, że zależność jest taka, że im większe zaczynałeś budować zaufanie do siebie, tym mniejsza roszczeniowość względem innych osób. Tak. No. Bo u siebie też to zauważyłem, więc tak czuję, że to może jest ten kierunek. A pytanie, w jakich sytuacjach budowałeś zaufanie do samego siebie?